Biblia mówi, nie wymyśliłam sobie tego, że wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Jestem przygotowany na wszystko. Czuję się na siłach, aby sprostać wszystkiemu. Jedna z moich córek miała cystę na jednym z jajników. Była ona całkiem spora, więc kiedy ją usuwano, pocięto jej również moczowód, a zatem przez cały rok czy półtora musiała chodzić ze stentami w moczowodzie i jeździła w tej z powrotem do szpitala ze względu na infekcję pęcherza moczowego, więc wciąż je wyciągano, wkładano z powrotem, ale nic nie działało. Próbowała uniknąć operacji, poważniejszej operacji i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, za każdym razem, kiedy coś robiono, myślała, że to będzie coś, co zadziała, zatem rosła w niej nadzieja i myślała, że już będzie po wszystkim, a później, kiedy wydarza się coś innego, ona podkłada głos do moich audiobooków. A tę książkę czytała nie tak dawno temu. Po raz kolejny rozczarowała się czymś, co miało związek z jej stanem zdrowia. Powiedziała, po tym jak nagrałam dla ciebie tę książkę, kiedy wynikła ta sytuacja, nie pomyślałam, dłużej tego nie zniosę. Pierwsza myśl, jaka się pojawiła, brzmiała: wszystko mogę w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Zapewniam was, że jeśli będziecie odnawiać swój umysł, to zaoszczędzicie sobie wiele boleści. Smutek jest wyborem. Jeśli chcesz wciąż być nieszczęśliwy, to nadal myśl o tym, co cię unieszczęśliwia. Ale jeśli nie chcesz być nieszczęśliwy, to zmobilizuj się, podejmij decyzję. Już dosyć. Od dzisiaj zacznę odnawiać swój umysł. Nie obchodzi mnie, ile to zajmie. Nie będę myślał tak, jakbym mieszkał w koszu na śmieci. Bóg jest po mojej stronie. On ma dobry plan wobec mojego życia i pozwolę Mu odnawiać mój umysł Jego słowem. Musicie zrozumieć bardzo ważną rzecz. Niektórzy z was mogą myśleć sobie, wiesz, co tydzień chodzę do kościoła, Joyce. Czy to nie wystarczy? Nie. Ty musisz nauczyć się, jak dobrze myśleć celowo. Dlatego właśnie Biblia mówi, żebyśmy medytowali nad Słowem Bożym. Medytowali nad Słowem Bożym. Wiecie co? Wielu chrześcijan obawia się tego wyrażenia, ponieważ jest ono skrajnie nadużywane przez niektóre fałszywe religie oraz ruchy New Age. Zatem chrześcijanie myślą medytować? Czy ty nie wiesz? Bóg powiedział Jozuemu, medytuj nad Słowem Bożym w dzień i w nocy. Co oznacza medytować? To oznacza rozważać, nieustannie rozmyślać o czymś w swoim umyśle i szeptać to pod nosem. Dokładnie to ono oznacza, jeśli sprawdzimy je w języku hebrajskim, rozmyślać nad czymś wciąż i wciąż. Więc tak naprawdę możesz to robić siadając gdzieś rano lub możesz to robić, kiedy biegasz. Nie obchodzi mnie, kiedy to zrobisz. Zatem myślisz i powtarzasz 10 razy, mogę zrobić wszystko w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Nie ma nic, czego nie mógłbym zrobić z Chrystusem u boku. Nie dam się pokonać, nie poddam się. Mogę zrobić wszystko, co powinienem zrobić. Nie będę bał się życia, nie będę drżał przed czymś. Jestem na to gotowy. Mogę zrobić wszystko, co chcesz, żebym zrobił, Boże. Oto jestem. Możesz na mnie liczyć. Nie zrezygnuję. Nie poddam się. Mogę zrobić wszystko, co mnie spotka w życiu. Rób to dzień po dniu, po dniu. Zacznij choćby od 7 dni, które sugeruję na początek. Już po tygodniu zaczniesz myśleć inaczej. Ludzie czują niechęć wobec tak wielu rzeczy, a niechęć jest bliskim kuzynem strachu. Nie znoszę zmywać naczyń, nie znoszę robić prania, nie znoszę chodzić do sklepu, nie znoszę jeździć w korkach. Niektórzy z was, zanim ta piękna, wspaniała, zmieniająca życie konferencja dobiegnie końca, jeśli nie będą ostrożni, będą odczuwali niechęć przed powrotem do domu. Obawiam się wrócić do domu, gdyż wiem, że dzieci pewnie nie zrobiły tego, co im kazałem. Więc kiedy tam wejdę, wpadnę w złość. Wiesz, co robisz takim myśleniem? Nastawiasz się na to, że kiedy wrócisz do domu, zachowasz się źle, a wtedy oni pomyślą, cóż, ta konferencja na pewno nic ci nie dała. Ale sam jesteś sobie winien.
Nie znoszę tego, nie znoszę tamtego. Nie pozwalam sobie już więcej na niechęć. Jaki sens w tym, żeby czuć niechęć przed czymś, co i tak musisz zrobić? Ale obawiam się tego. Obawiam się tamtego. Obawiam się, że nie oprę się czekoladzie, którą tu mają. Nie musisz się tego obawiać. Po prostu zdecyduj, czy ją zjesz, czy nie. Jeśli nie chcesz tego zrobić, to nie rób tego. To takie proste. Nie musisz jej jeść, jeśli tego nie chcesz. O tak, chcę. Nie wiesz, jak bardzo. Wiesz, dlaczego masz taki problem? Ponieważ ukształtowałeś w sobie przekonanie, że masz z tym problem. Wmówiłeś sobie, że go masz. Muszę każdego dnia zjeść czekoladę. Nie, nie musisz. Gdybyś był w miejscu, w którym nie byłoby czekolady, to byś przeżył. Gwarantuję ci, żebyś przeżył. Gdyby w sklepach sprzedawano puszki z cudami, ilu z was popędziłoby do sklepu, żeby zakupić ich całe torby? Dobrze. Pozwólcie, że coś wam powiem. Możesz doświadczyć wielu cudów, jeśli uwierzysz, że możesz. Możesz doświadczyć cudu za każdym razem, kiedy tego zechcesz. Mogę. Bawię się dzisiaj lepiej niż powinnam. Bądź nastawiony na sukces. Bądź osobą, która nie zamierza się poddać. Kiedy wstajesz rano i zaczynasz się czegoś obawiać, powinieneś wypowiedzieć następującą rzecz. Nie będę obawiać się tego dnia. Nie będę czuć niechęci wobec niczego, co zamierzam dzisiaj zrobić. Prawdę mówiąc, nie tylko nie będę czuć niechęci, ale będę się tym cieszyć. Będę się cieszyć jazdą w korkach. Będę się cieszyć zmywając naczynia. Będę się cieszyć sprzątając dom. Będę się cieszyć wszystkim, co zamierzam dzisiaj zrobić, ponieważ mam do tego prawo jako Boże dziecko. Dobrze. Widzicie, niektórzy z was, widzę to po wyrazie waszych twarzy, myślą sobie, cóż, Joyce, nie masz pojęcia, jak ja się czuję. Już ci powiedziałam, dlaczego czujesz się tak, jak się czujesz. Czujesz się tak, jak się czujesz, ponieważ myślisz tak, jak myślisz. Alleluja! Cóż, nie czuję się zbyt szczęśliwy. Pewnie nie. Nie możesz myśleć byle jak i czuć się szczęśliwy. Nie możesz mieć myśli pełnych smutku czy gniewu i być zadowolonym i szczęśliwym. Zacznij prostować swoje myślenie. A stoję tutaj i obiecuję ci, że zgodnie z Bożym Słowem i moim własnym życiowym doświadczeniem, twoje życie się wyprostuje. Boże obietnice są dla każdego. Nikt nie jest wykluczony, są dla każdego. Nie nauczam jakiejś formy kontroli umysłu czy pozytywnego myślenia, ale pozwólcie, że zadam wam pytanie. Jeśli masz wybór pomiędzy myśleniem pozytywnym a negatywnym, to dlaczego miałbyś wybierać negatywne? To tylko stek bzdur o pozytywnym myśleniu. Nawet jeśli tak, co w tym złego? To tylko bzdury o kontrolowaniu umysłu. Lepiej, żebyś zaczął kontrolować swój umysł, bo jeśli nie będziesz go kontrolował, to zrobi to diabeł. Nie powinnam się tak ekscytować, to mnie męczy. Powinieneś mieć nastawienie typu jestem i mogę. Jestem dzieckiem Boga, jestem namaszczony. On jest we mnie, jestem zbawiony, jestem wypełniony Duchem Świętym. Mam umysł Chrystusowy. Uwierzcie mi, w tym momencie mojego życia kilka razy dziennie mówię, że mam umysł Chrystusowy. Ponieważ raz na jakiś czas odkrywam, że kiedy próbuję sobie coś przypomnieć, to nie wiem, gdzie to się podziało. Dobrze, chcecie usłyszeć jedną z najzabawniejszych historii, jakie kiedykolwiek usłyszeliście na mój temat? Wiecie, teraz, kiedy jestem już trochę dojrzalsza, odkrywam,
że nie potrafię skupić się na tak wielu rzeczach naraz, jak niegdyś. Wiecie, nadal mam naprawdę bystry umysł, ale teraz mogę skupić się na jednej lub dwóch sprawach naraz, a nie na ośmiu. Zatem któregoś ranka działo się wiele rzeczy. Miałam wiele rozmów telefonicznych, wiele tego, wiele tamtego. Rzeczy nie układały się tak, jak powinny. Próbuję wyjść z domu. Wiem, że się spóźnię na spotkanie. Ostatnią rzeczą, którą robię przed wyjściem, jest wyprowadzenie psa na dwór. Przyprowadzam go z powrotem, muszę dać mu nagrodę. Wzięłam nagrodę, włożyłam ją we własną buzię, zamiast dać psu. Więc teraz nasza rodzina żartuje sobie, trzeba uważać na mamę. Teraz wyjada psu jedzenie. Następnego dnia zmieniłam ubranie. Zamierzałam wrzucić brudną bieliznę do kosza na brudną bieliznę, ale wyrzuciłam ją do kosza. Myślałam, dobrze, to musi się skończyć. Mam umysł Chrystusowy. Bo wiesz, co masz ochotę wtedy powiedzieć? Nie wiem, gdzie podział się mój rozum. Mój umysł nie funkcjonuje tak, jak kiedyś. O rety, mam nadzieję, że nie zaczynam chorować na Alzheimera. Już o niczym nie pamiętam. Ja nie chcę tego robić. Ja mam umysł Chrystusowy. Wiecie, możliwe, że Bóg nie chce, abym robiła osiem rzeczy naraz. I może nie zamierza więcej tego tolerować. Być może będę musiała zwolnić z liczbą rzeczy, które robię jednocześnie. Ale to nie oznacza, że mój umysł nie jest dobry. Musicie tak bardzo uważać na to, co pozwalacie diabłu wkładać wam do głowy. Dobrze, spójrzmy na szósty rozdział Księgi Sędziów i spójrzmy na człowieka, który nie wierzył, że może zrobić to, co Bóg powiedział, że może zrobić. Księga Sędziów, szósty rozdział, począwszy od wersetu 12. O rety, mam 12 punktów. Ludzie z mojego zespołu prawdopodobnie zakładają się, czy uda mi się zrobić to wszystko w ten weekend. Dziękuję. Ale naprawdę postaram się to zrobić. Szósty rozdział Księgi Sędziów. Począwszy od wersetu 12, jest tu mowa o człowieku o imieniu Gedeon, którego Bóg chciał użyć. Chcę wam powiedzieć, że wielu z was dzisiaj jest jak Gedeon. Bóg chce cię użyć, ale jeśli nie widzisz siebie w taki sposób, w jaki widzi cię Bóg, to nawet jeśli Bóg będzie chciał powołać cię, żebyś coś zrobił, nigdy nie uwierzysz w to, że możesz to zrobić. Musisz uwierzyć, że jeśli Bóg cię o coś poprosił, to możesz to zrobić. Cuda dzieją się, jeśli w nie uwierzysz. I ukazał mu się anioł Pana. Temu człowiekowi ukazał się anioł. Jeśli masz w sobie wiele wątpliwości i niewiary, to nic cię nie przekona. I ukazał mu się anioł Pana. Pan jest z tobą, rzekł mu dzielny wojowniku. Właśnie w taki sposób Bóg go widział, jako dzielnego wojownika. Odpowiedział mu Gedeon, wybacz, Panie mój. Jeśli Pan jest z nami, skąd pochodzi to wszystko, co się nam przydarza? Gdzie są te wszystkie dziwy, o których opowiadają nam ojcowie nasi? Mówiąc, czyż Pan nie wywiódł nas z Egiptu? A oto teraz Pan nas opuścił i oddał nas w ręce Madianitów. Co to za odpowiedź dla anioła, który się pojawia i mówi, o dzielny wojowniku Boży, jesteś człowiekiem wielkiej odwagi. O Boże! O Panie! Mogę sobie wyobrazić, jak się kuli, myśląc, że jest nikim. O Panie! Jeśli Bóg jest we mnie, to dlaczego mam te wszystkie złe, podłe sytuacje? A jeśli Bóg naprawdę istnieje, to dlaczego mam te wszystkie problemy w moim życiu? Dobrze, przejdźmy do następnego wersetu. Pan zaś zwrócił się ku niemu i rzekł do niego, idź z tą siłą, jaką posiadasz, i wybaw Izraela z ręki Madianitów. Czyż nie ja ciebie posyłam? Wybacz, Panie mój, odpowiedział mu. Jakże wybawię Izraela? Uwielbiam to. Ród mój jest najbiedniejszy z pokolenia Menassesa, a ja jestem ostatni w domu mego ojca. Boże, wybrałeś niewłaściwego człowieka. A gdyby tylko powiedział tak, Boże, jeśli mówisz, że mogę, to mogę. Mogę zrobić wszystko w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Wiecie, w czym tkwił jego problem? On patrzył na siebie, zamiast patrzeć na Boga.
Właśnie tego nie powinieneś robić. Jeśli postanawiasz wierzyć, że możesz zrobić wszystko, co powinieneś zrobić, nie możesz patrzeć na siebie, ponieważ jeśli patrzymy na siebie w naturalny sposób, będziemy myśleli, dłużej tego nie zniosę, nie mogę tego zrobić, nie zniosę tego więcej. Boże, czy mnie nie słyszysz? Już dłużej tego nie zniosę. Równie dobrze możesz przestać to robić, ponieważ to nie poruszy Boga. O Boże, poddaję się, już dosyć, po prostu się poddaję. A Bóg na to, skończyłeś już? Powiedz, że skończyłeś. Naucz się zgadzać z Bogiem. Gedeon poszedł i był używany przez Boga, ale wcześniej musiał otrzymać 2 albo 3 dowody i wykładał runo i podobne rzeczy. Wiecie, Bóg chce, abyśmy wierzyli Jego Słowu. Chcę powiedzieć Ci, że Bóg może uczynić przez Ciebie wielkie rzeczy. Nie interesuje mnie teraz, skąd pochodzisz, jakie masz wykształcenie, z jakiej rodziny jesteś, co robiłeś źle, jakie masz naturalne umiejętności. Bóg może zrobić przez Ciebie niesamowite rzeczy, jeśli tylko powiesz, Boże, oto jestem. Jeśli nie możesz niczego zrobić przez innych, to możesz coś zrobić przeze mnie, więc oto jestem. Wierzę, że mogę zrobić wszystko, o co mnie prosisz. Niektórzy z was są tak znudzeni swoim życiem. Ona mówi, że to prawda. Powód, dla którego tak jest taki, że w waszych myślach brakuje ekscytacji. Zacznij myśleć, nawet nie wiem, jakie dobre rzeczy mogą mi się dzisiaj przytrafić. To będzie dobry dzień. Może powiesz, cóż, raz tak pomyślałem i nic się nie wydarzyło. Właśnie w tym rzecz. Wiecie, czasem mówię Bogu, i nie robię tego w arogancki sposób, ale mówię Mu, Boże, nie zamilknę, dopóki nie zobaczę zwycięstwa w tej dziedzinie. Wierzę, że kiedy tak mówię, Bóg mówi, tak! Ponieważ On chce, żebyśmy byli nieustępliwi. Jeśli Biblia mówi, że każdy może je odnieść, to Ty też możesz je odnieść. Jeśli Bóg może coś dla kogoś zrobić, Bóg może to zrobić dla Ciebie. Ale ja jestem ostatni z mego rodu. Jestem najbiedniejszy ze wszystkich. Przestań patrzeć na siebie i zacznij patrzeć na Boga. Księga Liczb, 13:25. Mogę zrobić wszystko, co potrzebuję zrobić w życiu w Chrystusie, który mnie wzmacnia. Chcę, żebyście o tym myśleli i wypowiadali to. Myśleli i wypowiadali to. Myśleli i wypowiadali to. Wypowiadaj to pod nosem, kiedy kosisz trawnik, kiedy sprzątasz swój dom, kiedy jedziesz do pracy. Nie wiem, co się dzisiaj wydarzy, Boże, ale cokolwiek to będzie, poradzę sobie z tym. Mogę to zrobić z uśmiechem na twarzy, ponieważ Ty jesteś ze mną. Jeśli jedynym sposobem na to, żebyś był szczęśliwy, jest przeżycie idealnego dnia, to masz problem. Po 40 dniach wrócili z rozpoznania kraju. Przyszli na pustynię Paran do Kadesz i stanęli przed Mojżeszem i Aaronem oraz przed całą społecznością Izraelitów i złożyli przed nimi sprawozdanie oraz pokazali owoce kraju. I tak im opowiedzieli. Udaliśmy się do kraju, do którego nas posłałeś. Jest to kraj rzeczywiście opływający w mleko i miód, a oto jego owoce. Zatem oni słyszeli o ziemi obiecanej. Ziemia obiecana, ziemia obiecana, ziemia obiecana przez te wszystkie lata na pustyni. Teraz są wystarczająco blisko, aby posłać do niej kilku szpiegów i zobaczyć, jak wygląda naprawdę. Zatem wracają z niej i przynoszą owoce, które były tak wielkie, że musieli zawiesić je na drąg. A 2 mężczyzn musiało nieść je na swoich ramionach. Czyli nieśli drąg na ramionach, z których zwisały owoce. Tak wielkie były te owoce. I powiedzieli, dobrze, są tam takie owoce. To jest niesamowite. Werset 28. Jednakże właśnie w tym miejscu zaczynasz się gubić. Ale w tej ziemi mieszkają olbrzymy. A następnie wymieniają Chetyci, Jebuzyci, Peryzyci, ici. Jednakże lud, który w nim mieszka, jest silny, a miasta są obwarowane i bardzo wielkie. Widzieliśmy tam również Anakitów. Werset 29. Amalekici zajmują okolice Negebu. W górach mieszkają Chetyci, Jebusyci i Amoryci, Kananejczycy.
A Kaleb, wspaniały Kaleb, który w wieku 85 lat poprosił Boga, aby darował mu góry. Boże, daj mi te góry, gdyż nawet w moim wieku mój wzrok nie jest przyćmiony, a siły mnie nie opuściły, choć mam 85 lat. Daj mi więc teraz te góry. Biblia mówi, że Kaleb i Jozue byli innego ducha niż cała reszta. Jakiego ducha zamierzasz być? Ale, nie mogę. Wyrzuć to ze swoich rozmów. Wiem, że Bóg jest dobry, ale... Wiem, że Biblia mówi, abyśmy nie byli nic nikomu winni, ale ja siedzę tak głęboko w długach. Ale... Wiem, że Biblia mówi, że możemy nad sobą panować, ale... Ale... Oto owoce, tak jak zapowiedział Bóg. Rzeczywiście, ale... Wtedy Kaleb, werset 30. Wtedy próbował Kaleb uspokoić lud, który zaczął się burzyć przeciwko Mojżeszowi i rzekł, trzeba ruszyć od razu. Wiecie, dlaczego tak ważne jest, aby wyruszyć od razu? On nie chciał zastanawiać się nad tym aż do śmierci. Zbyt często zastanawiamy się nad czymś aż do śmierci. Biblia mówi, że Dawid pobiegł szybko na pole walki, kiedy mierzył się z Goliatem. Nie chciał zastanawiać się nad tym, jak wielki był Goliat i jak groźnie wyglądał, oraz patrzeć na to, jaki sam był mały. Pobiegł od razu. Idę na ciebie w imię Pana zastępów i dzisiaj utnę ci głowę. Zapowiedział swoją przyszłość. Niektórzy z was rozmyślali nad tym, że Bóg zaplanował dla was coś dobrego i rozmyślaliście nad tym bez końca. Rozmyślaliście nad tym tyle, że uszło z tego wszelkie życie. Rozmyślaliście nad tym tak długo, że wystraszyliście się tego tak bardzo, że skuliliście się i zapomnieliście, kim jesteście w Chrystusie. Nadal czasami czuję się tak, jakbym nie wiedziała, co robię, ale po prostu idę i robię to. Cały czas powtarzam Dave'owi, że nie mam pojęcia, w jaki sposób doszliśmy z miejsca, w którym zaczynaliśmy, do miejsca, w którym jesteśmy. Po prostu nie wiem tego, nie wiem. Widzicie, nie rozumiecie tego, że to niemożliwe, abym mogła zrobić to wszystko bez Boga. To niemożliwe. To nie mogłoby się wydarzyć, jeśli to nie byłby Bóg. Nie ma mowy. Nie wydarzyłoby się to. Nie ma mowy. Nie wydarzyłoby się to. Ale z całą pewnością cuda się dzieją, jeśli tego chcesz. Amen. Musiałam zacząć zgadzać się z Bogiem. Jeśli On mówi, że mogę, to mogę. 12 osób poszło na zwiady. 10 powiedziało, że to niemożliwe. Tylko 2 stwierdziły, możemy to zrobić. Trzeba ruszyć i zdobyć kraj. Na pewno zdołamy go zająć. Werset 31. Lecz mężowie, którzy razem z nim byli, rzekli, nie możemy. 2 powiedziało, że możemy. 10 powiedziało, że nie możemy. Będziesz musiał przedrzeć się przez wszystkich negatywnych ludzi w twoim życiu, jeśli chcesz cokolwiek zrobić dla Boga. Nie myśl, że skoro Bóg coś dla ciebie zaplanował, to wszyscy będą cię oklaskiwać i ci kibicować. Wszyscy mówili mi, że nie mogę tego zrobić, że jestem szalona, jestem stuknięta. Zostałam wykluczona z mojej wspólnoty, straciłam wszystkich przyjaciół. Jesteś stuknięta, kobieto. Cóż? Ha, ha, oto jestem. Jestem w stanie zrozumieć, dlaczego tak myśleli. Całkowicie to rozumiem. Sama prawdopodobnie pomyślałabym, że jestem szalona, gdybym zaczęła o tym myśleć. Ale nie zrobiłam tego. Ale chcę, żebyście to zobaczyli. Werset 33, przeczytajmy do końca rozdziału. Widzieliśmy tam nawet olbrzymów, a Anakici pochodzą od olbrzymów, a w porównaniu z nimi wydaliśmy się sobie jak szarańcza i takimi byliśmy w ich oczach. Dlaczego nie wierzyli w to, że mogą pokonać olbrzymów? Ponieważ w swoich własnych oczach byli jak małe robaczki w porównaniu z tymi olbrzymami. Patrzyli na siebie, a nie na Boga. Wiecie, wszyscy mówimy do siebie w myślach, ale bardzo ważne jest to, w jaki sposób do siebie mówimy.
Innymi słowy, to, jakie myśli masz na swój temat, może wysysać z ciebie moc albo dodawać mocy twojemu życiu. Musimy nauczyć się myśleć o sobie w taki sposób, w jaki myśli o nas Bóg i mówić to, co Bóg mówi o nas w swoim słowie. Dziękujemy za obejrzenie programu Codzienna Radość Życia z Joyce Meyer. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej pracy i służbie oraz zamówić bezpłatne materiały, zapraszamy na naszą stronę internetową www.joycemeyer.org.pl.